It says here that Sirius Black has escaped from the wizard prison Azkaban. No one's ever broken out before. 12 years ago, Black murdered 13 people with a single curse. Well, at least we'll be safe at Hogwarts. What's wrong, Harry? Ron, I overheard your dad talking about Sirius Black last night. The Ministry of Magic thinks he's after me. Black's escaped to come after you? Oh, Harry, you'll have to be really, really careful. Don't go looking for trouble. I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me. But they'll catch him, won't they? I mean, they've got all the muggles looking out for him too. Scabbers! Come back! Can't you keep that monster under control? Calm down, Ron. You don't want to wake Professor Lupin. Don't worry, Ron. We'll help you find Scabbers. Okej, tak więc hej moi drodzy, witam was w kolejnej serii na moim kanale. Jak widzicie, jest to Harry Potter i więźni Azkabanu. No, mam angielską wersję, jak instalowałam to polskie nie było niestety. No ale jakoś to przetrwamy, mam nadzieję. W każdym razie pierwszej i drugiej części nie będę na razie przechodzić, bo tak mi się strasznie co tną, nawet bez programu do nagrywania, że to jest niewyobrażalne. Dlatego na razie nagram trzecią część, czwartej też nie będę nagrywać i potem może piątą i szóstą. Ale odnośnie tej... w tym filmiku, co wcześniej widzieliście, chodzi o tam o to, że Harry podsłuchiwał ojca Rona, jak tam z kimś gadał, że Sirius go chce zabić. W razie czego wam będę trochę tłumaczyć, bo tak też trochę oglądałam. I Ron myśli, że będą bezpieczni w Hogwarcie, ale że Sirius już po raz pierwszy jest pierwszym czarodziejem, który uciekł z Azkabanu. No to jest to w sumie niewyobrażalne, jak mają się chronić. No tak mniej więcej po swoim opowiadam. No i oczywiście uciekł nam Parszywek. I musimy go teraz znaleźć w pociągu. Ale to jest masakra. Nie, to jeszcze nie. Oh, brilliant. Dobra. You can cast Alohomora to open that door, Harry. Tak, hold down the left mouse button to activate serio? Your wand. Keep holding while you move the mouse to aim your wand. Dobra. W każdym razie, no jak widzicie, musimy to That's it! Alohomora! Let go of the mouse button and you'll cast a spell. There he is! We can climb over this luggage, Harry. We just need to walk up to it, and we'll be able to start climbing. We'll have to jump up to climb over those crates. Right then, you lead the way. Walk forward towards the crates and click the right mouse button to jump. Right mouse button. Let's pick up these bloody boss bins. Fred and George will trade some wicked stuff for them at their shop. I suppose we'll have to push this thing out of the way. Or one of us could cast a pulso. To jest właśnie też fajne, że zamieniamy się postaciami między... Depulso! Nice one, right, now where's that rat of yours? A locked chest! Alohomora! Something inside! Alohomora! Cast Alohomora to open it, Hermione! No, wiecie, tam soki. 13, tak, dobra. Alohomora, Alohomora. Alohomora! Alohomora. Alohomora! Dobra.
walk into this safe book, it'll store our adventures up to this point. No, że jak weźmiemy tą książkę, to potem nasza przygoda zaczyna się od tego punktu. Oh, great. Scabbers went behind that wall. Oh, really, Ron? You might think about training your rat. Że musi wytrenować swojego szczura. It's a magically locked cabinet. We need to cast at the same time to open it. All three of us. I'll start, and you two join in. No to chodzi o to, że potrzebujemy trzech różnych, że tak powiem, żeby otworzyć to. I że Ron zacznie, czyli my. I oni dołączą. What's that thing? Gargulec. It's a gargoyle, of course. Cast Lumos at it, Ron, and a secret area will light up. Lumos! Watch out! Ah, does everyone remember how to cast a pulsar? Okay. A pulsar. Depulsar! 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 Great job, Ron! Oh yeah, that was loads of fun. Kiedy się wszystkie fasolki tego będę się chciała zbierać. Tu? Tak, tyłem, Ron, tyłem. Dobra. Wicked! A chocolate frog! This will help us get our strength back. I'm not so sure about this carriage. Well, what's in those cages? Definitely not supposed to be in here. We can't leave Scabbers, can we? Come on, follow me. Nie możemy zostawić warzywka między tym czymś. Well, look who it is, Potty and the Weasel. I should have known this pathetic excuse for a rat had something to do with you. Draco Malfoy. So they put you in the creature's carriage, did they? Probably the only place you could find a friend. Actually, I do have a rather interesting friend I'd like to meet. Everyone play nicely now. Oh no! What's that monstrous looking book? Actually, I believe it's a copy of the Monster Book of Monsters. Cast of the pages! We'll knock them out of the air, Harry! You finish them off! Tam mówił, że... Well done! Is it okay to scream now? Ron, you really do need to work on the accuracy of your spell casting. A wizard card! I love collecting these. If we search around enough at Hogwarts, we can find all 80 collector's cards. We can look inside the Folio Universitas after picking up a collector's card. Press Scabbers! The escape key and click on the picture of the card at the top of the screen. You've given us a lot of trouble, you useless rat! Come on, let's get back to our compartment before we're missed. What's happening? I teraz musimy zablokować czymś. Tutaj. Jest. Gdzie teraz? Hello, to się zaraz stanie. Tutaj. On się tu zaraz stanie naprawdę. It's creeping towards Harry!
It's making it worse! None of us is hiding Sirius Black under our cloaks. Go! Nikt nie ukrywa Siriusa Blacka pod płaszczem. Harry! Are you all right? Wszystko w porządku? Yeah. What happened? Co się stało? What was that thing? A Dementor. One of the Dementors of Azkaban. We better head back. We'll be at Hogwarts in a few minutes. Are you sure you're all right, Harry? Fine. I'm fine. No, że wszystko dobrze. Mógłbym się pytać, jeżeli tam jeszcze mówił, że to był Dementor, jeden z Dementorów z Azkabanu i tak dalej. Aha, i w komentarzach możecie pisać, czy mam wam to tłumaczyć, te dialogi, czy może lepiej... Harry, Ron and Hermione were delighted to be back at Hogwarts. Harry's encounter with the Dementor had caused him no serious harm, other than a growing feeling of dread. The three friends hurried to their first class of the term, anxious to resume their lessons. I'm Professor Lupin, your new Defense Against the Dark Arts teacher. Our first lesson involves the spell Carpe Retractum. Ron Weasley, would you please join me? Me? Are you sure? Jesteś pewien? Hermione's loads better at spells. Hermiona jest lepsza ode mnie w zaklęciach. You'll do fine, Ron. Just step through this door to begin. Dobra, będzie spoko, Ron. Hello? Professor Lupin? Welcome to the Carpe Retractum Challenge, Ron. There are 10 challenge shields scattered throughout the challenge. Some are well hidden. Find all 10 shields to earn a visit to the Bean Bonus Room. If you don't find all the shields your first time through, you can always come back. Complete the challenge by collecting the final shield. Okay. Let's get started. Carpe Retractum has two primary uses. To pull yourself towards something, or to pull something towards you. See if you can find a statue to cast the spell at. Then, watch what happens. Może wypróbuj coś na takim znaczku i zobacz, co się stanie. Carpe Retractum! Okej. Depulso! Carpe Retractum! Excellent. You can also use Carpe Retractum to pull certain levers. See if you can find one on the wall. A spongify tile! I think I remember how to use these. Maybe not. First, cast spongify on the tile to make it bouncy. Spongify! Now, leap onto the tile to spring into the air. Remember, click the right mouse button to jump. Carpe Retractum can also be used to pull things towards you. See if you can find something to cast at. Then climb up onto it. No, skakuj. No, skakuj. Okej. Carpe Retractum! No i mamy tarczę, super. No, zbieraj jak można. Tu gdzieś jeszcze poleciało, nie? No. You can jump over pits like this one, Ron. Hold down the forward arrow key to run towards it. When you get to the edge, continue holding the arrow key and press the right mouse button to jump. No, ojej. Posłuchaj, mi utknęła. To nie fair. Dobra, tu jest, jest. Depulso! Aha. Depulso! No i tam się wysunęło, dobra. Carpe Retractum! Oh, great! To jest sekret, serio? Tu mam 5 sekretów w ogóle do... odnalezienia. Alô, amor!
Okej. Carpe retractum. Carpe retractum can also be used on certain ropes. Now give it a go. Carpe retractum. Carpe retractum. Nie pamiętam, że tu zawsze spadałam. Nie wiem czemu. I księga zapisu. A, ten zaś goblin, czy jak to. Professor Lupin? That thing doesn't look very friendly. That is an Improm. Beware. It might throw exploding wizard crackers. Spells may not be effective in this situation. Try not to let the wizard crackers touch you while they're in the air. When they land, you can pick them up. But be careful. If you're not quick enough, the crackers will explode. Go ahead, Ron. See if you can pick up a wizard cracker and throw it back at me. Perfect, Ron. Now let's put your training to the test. To the test? To the test. Ej. To nie tak miało być. Co jest? Co jest? Czemu ja tego nie umiem złapać? Dobra, to sobie trochę pozbieram. Dobra, jeden poleciał. Jeszcze ten. Splendid, Ron. Oh right, pumpkin pasties. These are worth a lot more than beans. To jest jedyne paszczeciki. Hello. Tu mamy żabki i tak dalej i fasolki. SpongeBob. Huh. Oh no. I hope that noise isn't what I think it is. Za mną, dobra. Rick to Sandra. Rick to Sandra. Rick to Sandra. A nie, dobra, dobra. Rick to Sandra. Rick to Sandra. Nie? Bo tak mi jestem pewna. Wow! A cauldron cake. Tak. I'll bet they're worth loads more than beans in Freddy's shop. Serio, trzy żaby? Okej. The Pompson! The Pompson! The Pompson! The Pompson! Oj, co starcza. Już myślałem, że coś jeszcze będę musiała zrobić. Okej. To coś jest? Nie. To jest tylko skrzynka. Belzem obok, bo tam widzę też jest coś. Not too sure about this. O, pewnie, że jest. No, druga tajemnica. Oj, karta. Już trzecia. Okay. Wracamy. No ja tak myślę, że ten odcinek skończymy potem to zdanie, bo ona nie była tak długa. Bo jednak chcę trochę tą grę, tą serię prowadzić. A wiem, że ta gra nie jest aż taka długa. Okej. Zobaczymy. No ja też mądro nie ustawiłam sobie stopera. Mertusz, oprócz czego nic nie ma. Księga zapisu. Zabryki. A, tutaj chyba nie mogę spać, nie? Tak. Tu nic nie ma. Nie. Już tak niekiedy zapominam oglądać. Hop. Professor?
That's a fire crab, Ron. Be careful. It can shoot fire out of its, out of its backside. Cast Rictu Sempra to knock it over. Then cast again as needed to knock the fire crab into the trap. Uh-huh. Rictu Sempra! Rictu Sempra! Rictu Sempra! Please tell me that's the way out! Tu też nic nie ma. Aha, to jest, no dobra, to tych żeby już nie będę zbierać, bo to nie ma sensu. Jak jest po kilka w jednej skrzyni. Co to było? Dobra. Retractum i jedziemy. No tutaj dwie żaby naraz wyskoczyły jakoś. Mówimy sobie się żyć w solat. No. Ja chyba nigdy nie trafię, także od razu będę się mogła opuścić. Okej, mamy piątą tarczę. Księga zapisu i Alohomora. Tutaj muszę to wyciągnąć. Tak. Dobra, tam dam się później. Na razie chcę fasolki. Coś jeszcze? Okej. Kabaj retractor! Maseczkowe. Kabaj retractor! I mamy tarczę. Dobra, tu już nic nie ma, widzę. Kabaj retractor! I idę. O! Na dzień dobry. No co jest? Wstawaj na chwilę. Hello, tu jestem. Dobra, tu może być. No i se tam. No. O. Aha, bo tam chyba coś jest. Dobra, ale zanim tu coś jest... O, proszę! Nie wiem, że to jakieś kociołki się... Duszowe kociołki, czy co? Aha, to już... No. O, tarcza tam jest. To się już zmienia. I idziemy na górę. O, to są skrzynki. No proszę. Co to będziemy zbierać? Sporo.
No, jeszcze trochę i będzie 100. Carpe retractum! Carpe retractum. Aha. Carpe retractum. Carpe retractum! No, wracamy, jeszcze przejdę. Carpe retractum! Carpe retractum! Carpe retractum! I carpe retractum. No. Carpe retractum! Ja bym spadła, nie carpe retractum. Ty coś robisz? Czemu nic nie robisz? Depulso! No, tak Depulso! Coś jest. Depulso! O proszę. Ale świetno. Wow. Wow. Tu czegoś jeszcze nie ma. O proszę. Carpe retractum. Da się? O proszę. Dało się. Teraz tam. Carpe retractum. Idzie. Księga zapisu. Alo! Tu jeszcze mają kolejne żaby, to już mi się nie chce. Wow! Ja tego nie widzę, dlatego tego nie umiem łapać. Czemu? A bym zrzuciła. A. Dobra, dwóch za jednym. Jeszcze was. Jest. Depulsor! Jasne, jeszcze wy mi tu byliście potrzebni. No. Coś mi jeszcze dasz? Nie. Mało. Depulsor! Już mało. Jeszcze jest was. Ile was tu będzie? Depulsor! Oj, karta. Co już ostatni to był? Ej! Poszczęścić mi ten spadł. Mogę skrzynkę potem otworzę. Chociaż nie wiem, czy tu się wrócę. Ale tam była tarcza, to muszę się tu wrócić. Dobra, najwyżej to zostawię. Coś jest? To jest gargulec. Halo, Lumos! O! Lumos! Lumos. Jest mój szczecik. Dobrze mówiłam, że tam wrócę. No i tą skrzynkę. Te żaby niepotrzebne mi na razie. Aha, teraz wpadnę, nie? To po to tutaj jest. Carpe retractum! Carpe retractum! Hop! 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 Depulsor! Depulsor! Zaraz będę miał 300 fasolek. I żaba. Carpe retractum! Carpe retractum! Carpe retractum! Żeby to nie zostało ostatni. Tak, koledzy jeszcze. Richter Sembra! Richter Sembra! Carpe retractum!
Carpe retractum! Well done, Ron. Mówiłem, że ostatnio. And you found all 10 challenge shields, which means you get to visit the Bean Bonus Room. I mamy wizytę w Bean Bonus Room. Wow! This is the Bean Bonus Room! That's right, Ron. Collect as many goodies as you can before the time runs out. Dobra. Spongebob! The pill! No już mamy 300. Nie przeskakiwać. Spróbujemy. No, nie ten Spongify. Dużo zabraliśmy. That was fantastic. Where are we? These doors will let us back into any spell challenge we've completed. We can have another go at the Carpe Retractum challenge if you like, Ron. Or we could go exploring. You lead the way, Ron. Możemy pomieszkować. Depulso! Do you want to replay the Carpe Retractum challenge, Ron? Because that challenge isn't open yet. Depulso! Depulso! It looks like this challenge is locked at the moment. Depulso! Depulso! Tak, to trzeba mamy dwa challenge'a. Depulso! Depulso! Jeszcze! Już mam 800 fasolek. Ostatnia tura. No. I think we've come out in the side chamber. I've heard about this room. These portraits provide shortcuts to every floor in the castle. I wonder how we can get the passwords. Harry Potter. Just the person I was looking for. Hello, Fred. Where's George? Upstairs, minding the shop. Illinois Club. Early Christmas present for you, Harry. It's the Marauder's map. It'll help you find your way around Hogwarts. Tak, wow, tam inni sobie chodzą i słuchają. You can press the tab key on your keyboard to bring up this map at any time. Tak, come on. Na tobie. Tak to wygląda. Follow me upstairs. I'll lead you to the shop. Dobra, to może pójdziemy do sklepu i zakończymy sobie odcinek. Jeszcze w następnych.
jeszcze nic nie ma. O! Ale Hermola! Tak przy okazji sobie podzwiedzamy. Czemu? Bo nie. I have a lot to do, you know. We'd better hurry along. Hermiona, ty zawsze masz coś do roboty. Już idę, George. Hey, Harry! The Pulse! No. Hey, Potter! Interested in buying a collector's card? No, ja no mogę kupić. No. Sounds good. I'll buy it. Cheers, Harry! To jest jeszcze co? Wow. Ja odzyskałam fasolki. Now here comes that Hermione Granger. I'm glad she's not slithering. No coś ty. Już widzę, well, że ona... Well, Harry Potter. I'm heading for the dungeons. Otherwise I'd stay and teach you and your Gryffindor tagalongs a lesson. Oj tam, oj tam. Ślizgoni. Nie są fajni. Professor McGonagall! Huh. Professor Dumbledore! I am glad to see you're feeling better, Harry. Może mam nadzieję, thanks, że Professor. Czuję się tam... You are probably aware the Dementors of Azkaban are here at Hogwarts on Ministry of Magic business. I'll bet Sirius Black steers well clear of Hogwarts with those Dementors lurking about. Come on, lads. George is waiting at the shop. Follow me. Ten też jest dobry, obok dyrektora i zastępcy, czyli wicedyrektorki, mówi o sklepie. Ale to nic, przecież z tego tłumaczenia jeszcze. No chodziło o to, że Dumbledore ma nadzieję, że Harry czuje się lepiej i że Dementory są bardziej na polecenie Ministerstwa Magii. No i tyle na razie. Hey, Major. Może później. No i tak to wygląda mniej więcej. See you two later. Just remembered. I've got to see Professor McGonagall about something. Uh-huh. Wonder what that's all about. Hello, Harry. Welcome to our shop. Wow, look at all this stuff. Just walk up to any item that takes your fancy. We'll tell you what's what and how much it costs. Może podejdziemy do czegoś i powiedzą nam, co jest. Hmm. Afraid you don't have enough pumpkin pasties to buy that. No dwóch płaszczycików mi brakuje, dajcie mi zniżkę. Better snatch this one up, Harry. All the third years are after it. Dobra, z tą sobie możemy wszystko pokupujemy, nie będziemy potem tu już wchodzić. Extremely valuable collector's card, that one. Jakieś... Hate to let it go, really. Innego może. Alright. Hmm. Afraid you don't have enough pumpkin pasties to buy that. Mm-hmm. No jeszcze teraz pumpkiny. Extremely valuable collector's card, that one. Hate to let it go, really. Okej. Alright. A to jest jakaś specjalna karta. No to chyba wiadomo, co to jest. Just got this one in stock. To jest możliwe, że wszystkie karty już będziemy mieć, to wtedy to się pewnie odblokuje. A tu co jeszcze jest? Sorry, Harry. You don't have enough cauldron cakes to buy that. O, właśnie jeszcze po hasła do portretu trzeba tu będzie wracać. No dobra. To może już na dzień dzisiejszy sobie zakończymy odcinek. Remember, Harry, after this, we're supposed to meet Hermione for care of magical creatures class. Dobrze, Ron, w następnym odcinku. No to ja się z wami w takim razie żegnam. Czyż nie? Może jeszcze... Czyż nie, no dobra. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. No prawdopodobnie za tydzień, jeszcze nie wiem, jak to będę wrzucać. Tak więc trzymajcie się i cześć!